Dobry wieczór, witam bardzo cię krótko i serdecznie. Przychodzę do was dzisiaj z jajo, maska, płatki róży z kwasem hialuronowym, każdy rodzaj skóry. Maska wygląda w ten sposób, jest to firma Ziaja. Zrobiłam live'a, za którego bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, że byliście w tak licznej odsłonie, zajrzeliście do mnie i zrobiłam tego live'a po to, aby się dowiedzieć, którą maseczkę rzucić tak jakby na pierwszy ruszt. I jest maseczka. Słuchajcie, mam tak dużo tych masek jeszcze, a tak mało je ostatnio robię. Robię je raz na 2 tygodnie, a wcześniej robiłam 3 razy w tygodniu. Zdarzało się nawet 4 razy w tygodniu. Myślę, że systematycznie będę robiła, tylko wysypało mnie swojego czasu i starałam się zobaczyć, jaki to kosmetyk, ale wygląda tak, jakby to za każdym razem po maseczce właśnie mnie wysypywało i troszeczkę się obawiam i tak zminimalizowałam swoją, jak to się mówi, swoją pielęgnację. Dobra, zobaczmy, co tutaj nam producent obiecuje. Redukuje głębokość zmarszczek, poprawia elastyczność i jędrność skóry, aktywnie regeneruje naskórek. Sposób użycia dwa razy w tygodniu na oczyszczoną różanym peelingiem skórę twarzy i dekoltu nanieść grubą warstwę maski. Nie mam tego peelingu. Od razu mówię, czyli nie będzie ten peeling. Zmyłam po prostu makijaż i w ogóle nie peelingowałam twarzy. Przyznaję się, bez bicia. Zmyć po 10-15 minutach nadmiar wmasować w skórę lub zmyć wacikiem nawilżonym ciepłą wodą. Ja i tak wszystkie maseczki praktycznie zmywam ciepłą wodą. Tak już po prostu mam. Czasami jest to szybciej, czasami ładnie pachnie, tak lekko różami. Jest dosyć gęsta. Oczywiście mam tutaj lusterko. Mam lusterko, mam pędzelek, mam kamerę, obok telefon, laptop. Czego mi więcej trzeba? Oczywiście żartuję. Chwileczkę. Przepraszam, jak widzicie, synuś. Jest godzina 10:00. Pićkuś, sryćku. Przepraszam, bo zaraz tutaj powie, że nic nie powiedzą, ale że jestem nieperfekcyjna, jeżeli chodzi o nagrywanie. Coś w tym jest, no ale trudno. Staram się, jak mogę być naturalna. Wracając do maseczki, bo zeszłam na inny temat. W tym momencie przy nakładaniu, co mogę powiedzieć? Ładnie pachnie. Nakładam ją tak, jakby to był krem. Takie mam odczucia. Posmaruję sobie włosy, ale to nic. Umyjemy. To nie jest jakaś farba, żeby nie zeszło, nie? Następną warstwę. Lubię maseczki, bardzo lubię maseczki, ale chyba zrobiłam się wygodna. Odkąd zaczęłam używać te, poznałam maseczki w pachcie, uwielbiam je. Normalnie je uwielbiam i nakładam, ściągam i widzę od razu gołym okiem jakieś tam rezultaty. A te maseczki, wiecie, no, trzeba nasmarować, zmyć i tak dalej, i tak dalej. Chociaż przynajmniej przez ten czas mogę, o. Patrzcie, ona mi się bardzo wchłania. Nie wiem, czy moja skóra nie jest wysuszona przez basen. Przez chlor, nie przez basen. Widzicie? Dawno mi się tak maseczka nie wchłaniała. Musiałabym zerknąć, kiedy ostatni raz maseczkę nagrywałam, bo później jeszcze jakową robiłam, ale już nie przed kamerą, tylko takie, tak wiecie,
powtarzałam jakąś, co już była nagrana. Maska jest fajna, nie szczypie, nie swędzi, a z kwasami to różnie bywa, przynajmniej z tymi maskami, co miałam. Sporo ich miałam. Skąd mam maseczki, to większość dostaję od Was. Od Was dostałam bardzo dużo, dostałam maseczek od Ewy. Dziękuję. Zresztą od dużo w ogóle dziewczyny przysyłacie mi dużo maseczek. Jestem oczywiście bardzo, bardzo wdzięczna, bo ja bardzo lubię maski testować. Naprawdę, bardzo lubię maski testować. To jest jeden chyba z najlepszych produktów do testowania, tak mi się wydaje, właśnie maseczki. Co prawda za wiele na ten temat nie można powiedzieć, no bo co powie się po maseczce? Rzadko kiedy jest tak, że to co, no co można, jak można zauważyć po jednym stosowaniu redukcję zmarszczek, a szczególnie gołym okiem. Albo jedynie co można, to koloryt albo napięcie i skóry i to wszystko. Jędrność, elastyczność. Coś w tym rodzaju. A tam jakieś redukcje, zmarszczek, no. Chyba, żebym sobie tutaj operację plastyczną zrobiła, to. To rozumiem. No dobra, no co? Jest fajnie, jest fajnie. Myślę, że tu jeszcze sobie dekolt smaruję. Szyjkę dekolt. Wydajna jest na pewno maseczka, że starczyło na wszystko, czyli na właśnie ten. Teraz sobie wetrę jeszcze pozostałość w dłonie i tak za 5 minutek przyjdę, bo tutaj jest już 5 minut ponad, więc za 5 minut, może za 10 przyjdę do Was i zmyję wacikiem chusteczką i powiem, co myślę na temat tej chusteczki. Nie chusteczki. Maseczki, płatki róży, ziaj. Jeszcze tak pokażę, może jeszcze raz. Jestem, powróciłam. Oj, poczęsę chwilę kamerę. Zobaczcie, ja się przybliżę. Nie wszędzie ona się wchłonęła. O, tak się prezentuje. Taka się zrobiła. Zastygła, o. To, co miało wchłonąć, się wchłonęło, a resztę tak jakby zastygła. Ale nieźle. Troszeczkę zaczyna mnie szczypać, ale nie wszystkie maski szczypią. Ja sobie nałożę zwykły miód z na przykład z czym? Z olejem kokosowym, to po chwili też mnie będzie szczypało już. No tak mam. A teraz sobie drażnię moją cerę ręcznikiem. Jestem taka delikatna. Gruboskórna, delikatna, że tak powiem. Powiem Wam, że całkiem przyjemna maseczka. Nie wiem, komu podziękować za nią, ale bardzo przyjemna była i wydaje mi się, że oprócz tego, że ja w tym momencie troszkę tam buzię tarłam tym ręcznikiem, naprawdę jest fajnie, fajnie ożywiona. Obym tylko nie dostała znowu wyprysków. Nie podrażniła mnie. Nie wiem, na ile Wy to widzicie. Naprawdę buźka jest, widzicie, jak się świeci, tak zdrowo, takie zdrowe nawilżenie. Wiadomo, że jak przybliżam się teraz i ona jest tak, ta twarz taka świecąca, no to widać wszystkie nierówności skóry, rozszerzone pory, zmarszczki i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że moja skóra jest póki co w dosyć dobrej kondycji, a ta maseczka
zmiękczyła mi buzię. O, powiem tak, zmiękczyła mi buzię. Myślę, że dobrze ją nawilżyła. Naprawdę fajnie się czuję teraz. Zanim pójdę się wykąpać, jeszcze troszkę potrwa, co najmniej godzinka. Więc jeszcze te właściwości jakieś tam wsiąkną w skórę, to co pozostało, co nie starłam. Co mogę powiedzieć na temat tej maseczki? Myślę, że śmiało mogę Wam polecić ją do przetestowania. Jest ona z tym kwasem hialuronowym, ale powiem Wam, że nie podrażnia. Dużo rzeczy mnie z tym kwasem podrażnia, a ta maseczka była fajna. Spodobała mi się i polecam. Jako na pierwszy test. Nie wiem, czy mi nie pozapycha. Nie wiem, czy jutro nie dostanę jakichś wyprysków. Nie wiem, czy... Raczej już mnie nie podrażni, bo by już wyszło. Na tą chwilę polecam, ale... Najlepsza recenzja będzie w pustakach, wtedy kiedy już będę pewna, co myślę. Jeżeli Was odeślę z pustaków tutaj, to znaczy, że sprawdziła się, że mówię to, co mówię i nic się nie zmieniło. A jeżeli coś się złego stanie, to powiem Wam właśnie w pustakach. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia. Fajnie, że wybraliście tą maseczkę. Dobry pomysł z tymi live'ami. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.